W powiecie wodzisławskim ciągle brakuje rodzin zastępczych. Obecnie z ich 160 przydałoby się jeszcze 30. Chętnych brakuje, bo pełnienie funkcji rodzica zastępczego nie jest łatwe. Łatwe też nie jest Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie pozyskać kolejnych zawodowych rodziców. O tym, jak być świadomym rodzicem zastępczym, rozmawiano dziś podczas konferencji w Wodzisławiu Śląskim. 21 listopada w całym kraju obchodzony jest jako Dzień Pracownika Socjalnego. Dzisiaj świętowali pracownicy socjalni pracujący na terenie powiatu wodzisławskiego. To trzeba mieć nie tylko predyspozycje, trzeba posiadać kwalifikacje, a przede wszystkim to, co najważniejsze, być ogromnie wrażliwy i mieć w serce gołębie i mieć otwarte na wszystkich. Bo pracownik socjalny to często psycholog, pomocnik, opiekun i przyjaciel w jednej osobie. Ma mnóstwo obowiązków, duże obciążenie psychiczne, a przy tym niskie zarobki. W pracach pomocy społecznej, bo w ogóle w szeroko rozumianej polityce społecznej, to jest to jednak służba. Podobnie sprawa ma się w przypadku rodziców zastępczych. Ci, którzy prowadzą pogotowie opiekuńcze, są na służbie 24 godziny na dobę. Nigdy tak naprawdę nie wiemy, kiedy i kto do nas zadzwoni i kiedy i w jakiej ilości i w jakim stanie, bo to jest bardzo ważne, w stanie przywiozą nam dzieci, tak? Bycie rodzicem zawodowym nie jest łatwe. Tutaj jest ciociu, 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 ciociu. On mnie bije, nie, ona mnie uderzyła. Nieprawda, bo ona i ona i ona i tak cały czas. Pod opiekę pogotowia opiekuńczego trafiają dzieci w każdym wieku, często zaniedbane, będące ofiarami przemocy. Im się wydaje, że to, że w nocy nie śpią, uciekają, chowają się, to tak jest w każdym domu. To ciężka, ale jednocześnie niezwykle satysfakcjonująca praca. Widzimy, jak bardzo się zmieniają, jak nas mocno kochają, jak zaczynają mówić słowo kocham. Słuchajcie, dla mnie to jest po prostu ogromne takie... No ja się wtedy bardzo, bardzo mocno cieszę, bo widzę, że moja praca nie idzie na marne. Na terenie powiatu wodzisławskiego obecnie jest 160 rodzin zastępczych. Dużo, ale to jednak ciągle za mało. Przydałoby się jeszcze około 30. Stąd Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nagłaśnia problem i promuje rodzicielstwo zastępcze. Wszystkich zainteresowanych, którzy naprawdę chcieliby zostać rodziną zastępczą, zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Ciągle oczekujemy na nowych kandydatów rodzicielstwa zastępczego. Są złości, jest smutek, ale generalnie warto. Bardzo, bardzo warto. Na pewno warto przynajmniej o tym pomyśleć.